Na targach IFA nie mogło zabraknąć polskich akcentów. Jest tutaj MyPhone i Hammer. Przegląd nowości Hammera zaczynamy od modelu 5 Smart. To kolejny z prostych telefonów do dzwonienia, ale tym razem już wyposażony w system KaiOS i łączność 4G. Oczywiście jest tu wytrzymała obudowa z IP68, jest niewielki wyświetlacz o przekątnej 2,4 cala, 4 giga pamięci wewnętrznej i akumulator 2500 mAh. Telefon o tyle ciekawy, że jest to coś pośredniego pomiędzy zwykłym, prostym telefonem do dzwonienia, a prawdziwym, pełnoprawnym smartfonem. No jest tu system operacyjny, jest tu sklep, zatem można korzystać z popularnych, znanych aplikacji, a także pobierać sobie kolejne. A oto smartfonowa nowość z linii Hammer, Hammer Explorer. Telefon ciekawy, bo jest to pierwszy Hammer z certyfikatem IP69 i normą militarną 810G. Oprócz tego norma wytrzymałościowa IK07 i duży akumulator 5000 mAh z szybkim ładowaniem oczywiście. Ekran 5,7 cala HD+, ze szkłem Gorilla Glass 3, z tyłu aparat 13 megapikseli, z przodu 8. Telefon działa w oparciu o czterordzeniowy procesor Mediateka i pamięć 3 plus 32 GB. Ma też NFC i ciekawostkę, laserowy wskaźnik. Może komuś się to przyda. Jest naturalnie mini jack, jest dodatkowy programowalny klawisz i jeszcze jedna ciekawostka, możliwość korzystania z modułów. Na początek Hammer zaproponuje moduł z powerbankiem. Będzie też dedykowany uchwyt samochodowy oraz rowerowy. No i mamy zapowiedź kolejnych modułów rozwijających funkcjonalność tego smartfonu. Niestety na razie nie wiadomo jeszcze, jakie będą to moduły, ale przedstawiciel producenta zapewnił mnie, że moduły kolejne powstaną i być może, powtarzam, będą kolejne smartfony Hammera również wspierające te moduły i z nimi kompatybilne. Telefon ma, jak widzicie, jeszcze czytnik linii papilarnych na pleckach i fajne aluminiowe wstawki po bokach, usztywniające korpus i dodające urządzeniu bojowego wyglądu. Tutaj mamy wersję kolorystyczną z pomarańczowymi akcentami, ale będzie też wersja trochę bardziej stonowana z akcentami w kolorze srebrnym, taka powiedzmy trochę bardziej elegancka, mniej outdoorowa. Warto jeszcze dodać, że Hammer zapowiada kolejny model z tej serii Explorer Pro, który będzie się różnił od modelu, o którym teraz Wam opowiedziałem, aparatem fotograficznym, bo będzie aparat 48 megapikseli, będzie lepszy ekran, bo Full HD+, więcej pamięci 6 plus 128 giga i lepszy procesor, a do tego, moi drodzy, czujnik jakości powietrza. Hammer Explorer powinien pojawić się pod koniec tego roku, natomiast model Pro będzie zaprezentowany odrobinę później. I to tyle ze stoiska polskiej firmy. Lecimy dalej. Do zobaczenia.